Witam czat, witam Polskę, witam na meczu Aristokracji kontra Virtus Pro. Kiedy my żeśmy Pasza komentowali ostatnio jakiś mecz? Bo coś kiedyś było, ale to było ze 4 lata temu chyba to było, nie? 4 lata temu, bracie, i to chyba komentowaliśmy, nie wiem nawet jaki mecz. Nie wiem, czy to był CS nawet, ale nie było. Ja też nie pamiętam. Z tematem. Obstawiłem Virtus Pro, bracie, na tym meczyku. Michał Muller z tym niemieckim nazwiskiem bardzo dobrze zna przeciwników Aristokracji. Zawsze na nich ma doskonałe mecze, więc liczę na 37 fragów. Panie Piotrze, chyba masz 3 sekundy szybciej ode mnie. Ja na lekkim lagu jadę. Ale ty jesteś na GoTV? Nie, panie no Piotrze, oglądam u ciebie na kanale. A to musisz na GoTV najlepiej wejść, powiem ci. Jak wejdziesz na GoTV. Uczę się dopiero, ale dziękuję za te wskazówki. Wchodzę na GoTV, odpalam CS-a i za chwilę jestem. Tak na pewno będzie trochę łatwiej, będziemy bardziej zgrani. Właśnie potem... słyszę. Czy korzystasz z Orange Światłowód? Chyba nie. Oj, no właśnie nie, nie. Ja to play światłowód tylko. Panie Piotrze, mój komputer nie jest z NASA, muszę się jeszcze tutaj trochę włączyć. Rozumiem. Aczkolwiek ostatnio zostałem zasponsorowany przez bardzo dobrą firmę, bardzo bogatą. Mam najlepszą grafikę na świecie, ale to nie jest tak szybko, jak powinno być. Witamy na pokładzie, Jarząbkowski papa wrócił. No proszę bardzo, jest Jarek, mój ekspert na dzisiejsze spotkanie. Ja nie ekspert, Piotruś, ja byłem tylko od sprzątania zawsze. No niestety 4-0, ja na początku meczu obstawiałem, że wygra VP i postawiłem nawet swojego psa Negeva. Negev. Aż tak? Bracie, odejdziesz od tej rodziny już niedługo. Ale aczkolwiek VP! Znaczy ma AWP w pierwszą chyba dopiero rundę, tak? Czeka na ten pojedynek z Jackiem Jeziakiem Minsem z Pońska. O i będzie ten pojedynek, zobacz, znaczy! Pierwszy raz! Rudzki go wciągnął! I wracając do Snatchego Rudzkiego, powiem wam tak, on jest bardzo ambitny gościu i pojedynki polskie miałem wrażenie, że traktuje bardziej do siebie to bierze niż pojedynki ze snajperami z zagranicy. On ma coś do udowodnienia. Znaczy robi bardzo szybki podbieg. Na pewno szybciej niż na żywo, niż na live'ie. Ale Ralen to czuje, już go słyszy. O, GG, Mister Michał. O, chyba Wolcha gdzieś tam jest grany. No proszę, jak to wyczuł? Tupnął Ralen? Być może tupnął i dlatego Snatchy wiedział, co ma zrobić. Tak nie można na takim levelu. 10 strzałów, 10 niecelnych, bracie. To nie ja tak cię uczyłem grać. Ja czuję, że ty byś trafił za pierwszym. Piotrek, sam Simple mógłby się uczyć. No, tam widziałem już jakieś zagrywki gdzieś tam u ciebie na streamie, jak nawet Simple był w szoku. Ej, tam mistrzysz się takich swoich lamusków. Właśnie. Jak tak dalej pójdzie, dzisiaj wykonuję telefon do Romana. Tak? I będzie nowy skład wypuszczał wtedy? Z Paszą w składzie? To jest jeszcze ciekawostka taka. Czyli na razie bez szczegółów. Okej. Okay. Na coacha mentalnego pójdę i na coacha od przygotowania fizycznego. A, i to się skończyło dla niego fatalnie w tej rundzie. Tego powinni trochę z Michała oduczyć. Agresywny snajper, czujący się bardzo agresywnie, możesz działać cuda. Ale wiesz jak to jest, można przecudować. Ja mówię, że w tej rundzie przecudował. Patrz się, sam solo jedzie, bez żadnego fleszyka, bez nikogo. O Jezus, co tu się dzieje? Nie mogę, jak to można tak robić takie rzeczy? On się czuje jak na FPL-u ten chłop. Ale jest... Są jeszcze pieniądze, Piotrek. Wiesz jak to pieniądze są. Są pieniądze, jest zabawa. Tak jak ze mną. Grałem, były pieniądze. Jestem na emeryturze, nie ma pieniędzy. Czyli nie ma zabawy, mówisz. Byś tam mógł podrzucić czasem coś. Zakomentowanie, no to jest. Ja myślałem, że komentujesz tak po przyjacielsku, ale jak potrzebujesz pensji, to coś wiesz, coś załatwimy, no. Puszczę reklamy po meczu, coś z tego będzie, wiesz. Bądźmy jak bracia, liczmy się jak Żyzi. No pięknie. Malutka zaliczka. A tu szybki wyjazd na bombsite. A proszę bardzo, chcą przyspieszyć gracze Virtus Pro. Nade na bombsite. Obity mocno Minis. Znaczy też ucierpiał, celowany, ale Minis był tutaj lepszy. Świetnie, wyczuł to Minis. Piotra, przykutnięty gdzie ty ten Znaczy. Widziałeś? Słucham? Kiedy ten wyjazd ze środka widziałeś? No, wyjazd był. Znaczy w sumie nie było, ale poleciały flesze. I tam, no tak się wydawało, że będą wyjeżdżać. Wyjazd granatów można uznać wysadzający. O, no proszę, dziękuję bardzo. Widzisz, to jest właśnie mój ekspert, Papito. A zatem wyjazd granatów był, ale wyjazdu zawodników nie. Dobra wymiana w sumie, jeden za jeden, jest okej. Ja chciałem tylko powiedzieć, Janusz tak się zachował, bo wie, że komentuje ten mecz. Chciał się postarać, chciał to zrobić dla mnie. Tak? Myślisz, że już do niego doszło, że Papito komentuje to spotkanie? On wie, on lubi, kiedy go oglądałem na tych wszystkich bootcampach, będąc z nim w pokoju, przez te lata, przez te miesiące, tygodnie, dni, odpalaliśmy za każdym
dniem przed turniejem. Jego frag mówi, oglądaliśmy i zrobiłem to. I tu, taka akcja. On lubił być nakręcony, on to lubił. Oglądaliśmy i się uczyliśmy, a następny dzień jechaliśmy. Plą. Ta runda jest już bez historii, bracie. Tu będzie 10. punkt dla arystokracji. Virtus Pro, co najlepsze mogłoby zrobić w tym meczu? Napisać do mnie przed meczem. Pasza, chcę zagrać tylko w Terro i chodzić od nogą? I byłoby pięknie. No może to jest takie rozwiązanie właśnie. No, przecież w piłce nawet są zmiany, prawda? Może w PS-ie też trzeba takie rzeczy wprowadzić. Jak jesteś mistrzem od nogi, to właśnie, jedną połówkę wprowadzić zawodnika, żeby chodził od nogą, tam czyścił. Sam Gabriel, Two-Faced Toledo, powiedział kiedyś, najlepszy gracz na odnodze to jest Papito. W Terro, jak i w CT. No tak, Folen tak opowiada. Na jego YouTubie wtedy, jak to usłyszałem, to siedziałem sobie obrośnięty w piórka. Pracowałem na to tyle lat. No ładnie. No ale tak to już było. Jak był train, było Virtus Pro, to było wiadomo, że Pasza pójdzie od nogą. Twój zmiennik. No może obejrzymy sobie Wegiego i powiesz, jak sobie Wegi na odnodze radzi w takim razie. Nie, już widziałem kilka rund, za bardzo nonszalansko gra. Tak jakby się nie bał. Nie ma w sobie strachu. A tylko idioci nie mają w sobie strachu, kolego. On powinien bardziej tu grać mądrzej. Ale może nie wyzywa. To nie odchodzi, to jest takie powiedzenie, brać, to jest przysłowie. Piotrek, jesteś jeszcze za młody, żeby pewne rzeczy zrozumieć. Czy już właśnie niestety nie jestem taki młody. Żonka wpadła, bo się nie spodziewała. Mówi, co robisz? Ja mówię, komentuję mecz z Izakiem. Jak to komentujesz mecz? Mieliśmy na rowery jechać. No to mówię, jak skomentuję, no pojedziemy na rowery. No proszę. Szkoda mi tych chłopaków. Mogli więcej dużo rund zyskać, ale ta gra naprawdę mi się nie podobała. Nie skupiłem się tak bardzo, rozmawiałem sobie z tobą, tutaj jakieś żarciki i tak dalej, ale za bardzo tych solo misji było. To wszystko zrujnowało. Counter-Strike jest grą zespołową i tu trzeba pracować. Nie mogą walczyć kolesie na otwartym, a na odnodze czekać trzech. To jest nie to. Ja gorsze rzeczy widziałem na trenie. Michu jeszcze 27 potrzebuje. Widziałem. I to sprzed 3 lat, bracie. A ja też pamiętam. Prosto z Atlanty graliśmy, ale to był inny level. To nie był polsko-polski mecz. To był polsko-duński mecz. I o taką stawkę, że sobie chyba nie zdajesz sprawy. Tam było, zdaje się, 13-7 chyba, tak? I to był Major, bracie. Grand Slam, jakby to powiedział Papa Bice swoim angielskim. Grand Slam! No właśnie. Czy to była w ogóle największa, taka najbardziej dotkliwa porażka w twojej karierze? Chcesz się dowiedzieć, co wtedy powiedziałem? Czy nie, tylko pytam, czy to była dotkliwa porażka. Jakby nie chcę wiedzieć, co mówiłeś. W tym nawet roku zacząłeś grać w CS-a. Nawet Motar 2K, nie stać go na to. No ładnie. A w którym roku zacząłeś grać w Counter-Strike'a? Bracie, to było 17 lat temu. Oblicz sobie. No nieważne. W 2002 w takim razie. On już słyszał głos Romana. Jak nie będzie fraga, odchodzisz. Myślisz, ale że to zobacz, aż tak? Ale zobacz. Piotrek, to nie ma scalania po krzakach, bracie. To są transfery po 100, po 200 tysięcy dolarów. Coś ty myślisz, że ty jesteś na bazarze, kupujesz sobie warzywa na obiad? Tu jest o prawdziwy hajs. Gra. Zobacz, każdy gra równo. Tu nie ma słabego ogniwa w tym meczu. No może dycha, 16-26. Ten Aimer, ten top 1, ozłocony przez niejednego w Polsce komentatora i eksperta. W tym meczu, najważniejszym, może być na pierwszym majorze w życiu. Pierwszym w życiu, to jest droga o złoto, być albo nie być. Jego koledzy z drużyny, tak jak Tas, Ralen, nie wiem czy Maus był, czy tam, czy... Oświeć mnie, Piotrek, ty bardziej jak jesteś historyczny człowiek polskiego CS-a. Oprócz Taza i Ralena, ktoś już był na majorze? Minis też był na majorze. I Ralen też był. Ralen, Maus, Minis, Tas z drużyny Aristokracji byli na majorze. To widzisz, zobacz tego młodego gościa, jak się stresuje. Ile on ma lat? 17 czy 18? Bo głos ma na FPL-u, jakby miał 30. Aczkolwiek nie znam jego daty urodzenia. No to jeszcze młodzik. Zdaje się, że ma, nie wiem, 18 lat chyba? Tak mi się wydaje. Oj, Piotr, z tobą się komentuję. Wspaniale. Fajno masz. Z tobą też. Nie, no tak, ja bardzo lubię komentować, wiesz, to jest moja ulubiona czynność, że tak powiem, na Twitchu, także dlatego komentuję, kiedy mogę, tak naprawdę. Ostatnio z tym komentowaniem było różnie, przez te wszystkie prawa do transmisji, wiesz, też wielkie pieniądze, to nie tylko transfery zawodników też, ale prawa do transmisji, to też 100-200 tysięcy, także to wszystko kosztuje. A ty ciągle o tych pieniądzach, ja myślałem, że ty z miłości to robisz. No oczywiście, to znaczy, ja nie mówię o to, że mi za to płacą 100 tysięcy, 200 tysięcy, tylko ja mówię, że ja muszę za to płacić 100-200 tysięcy, więc ja to oczywiście nie dość, że robię to z miłości, to jeszcze muszę za to płacić. Szanuję, ale dzisiaj w ogóle porozmawiajmy trochę o życiu, skoro jest przerwa. Dzisiaj miałem bardzo aktywny dzień, pojechałem sobie rowerem do centrum, zrobiłem sobie trening na siłowni, wróciłem rowerem z centrum, później mojego syna Negewa zabrałem nad rzeczkę, porzucałem mu parę
parę gałęzi do wody, parę basenów spłyną, strasznie zmęczony chłop, daję mu jeść. Piękny dzień, Piotrek, piękny dzień. No to ładnie. Niech chłopaki zaczynają, pewnie jak zwykle szybka toaleta. Wiem jak to jest. Najgorzej jest, jak podczas gry na turnieju siedzi kilkanaście tysięcy ludzi przed tobą i zjadłeś wcześniej coś nieznanego. Trzymałeś dietę cały czas, przez te wszystkie tygodnie, miesiące i nagle na turnieju przyjeżdża catering i nie wiadomo co za Meksykaniec to robił. I nagle dopada cię ból brzucha, bracie, w trakcie finału, wyobraź sobie. A miałeś takie historie, że podczas finału kogoś złapał mocny ból brzucha i nie był w stanie kontynuować rozgrywki? Ja miałem takie przypadki w drodze do Ameryki, w samolocie, przed lotem 10-godzinnym. Zdarzało się, Piotrek. Napisałbym książkę, byłoby fajnie. A problemach żołądkowych sportowca? Oj, nabawiłem się, będę z wami szczery, nabawiłem się kiedyś zapalenia jelita grubego. Powiem wam tak. I mi to się wydaje, że to nabawiłem się w Azji, jedząc te wszystkie żarcia takie przyuliczne od tych wszystkich takich wirażków, jakiegoś, nie wiem, pewnie nietoperza, pół psa mogłem zjeść. Nawet nie wiedziałem, co to jest, ale jak człowiek głodny, to wiesz, jak to jest. No tak, a to jeszcze ładnie. Tak wygląda, tak ładnie, prawda? Takie, wiesz, podsmażone czy podgrillowane, to wygląda. Wygląda pięknie, przepysznie. No nawet jak patrzysz, to masz ochotę zjeść cały ten stragan z tym całym Azjatą. No to może nie masz co się dziwić, że miałeś zapalenie jelita grubego, jak takie miałeś, jakie masz historie. I nagle, jak to śmiało, z oglądających tutaj widzów na czacie zapalenie jelita grubego, i chcę sobie puścić bączka takiego, to wiecie, co może się stać. I na tej historii kończmy, wróćmy do CS-a i porozmawiajmy o naszym polskim e-sporcie. A mi mówili całe życie, babcia, 12 w nocy, 1 w nocy, 12 w południe, łódź się! No mi też tak mówili przecież. Darcie i rycie beretu mi. A ja mówię, dobra, mam czas. I ciągle babcia przez tyle lat, ile żyła, moja kochana babcia zawsze mówiła, łódź się! I się darła tutaj, zaglądała mi do pokoju. Ale to były problemy, te lata. Wspominam to miło i do tej pory będę wspominał za każdym razem, jak tam czasem jestem u mojej babuni na cmentarzu przed grobkiem. Zawsze to wspominam. Babuniu, bardzo cię kocham, ale to, co mi wtedy robiłaś, to moją głowę niestety darłaś we wszystkie strony. Później po latach kafejek i tak dalej, miałem taką fazę w ogóle. Moi tutaj specjaliści z Nasielska zainstalowali mi całą autostradę i mówię, oż kuźwa, ale będzie jechana teraz. 2-4, nie odpuszczam. No i dzwoni siostra mojej babci, córeczki z Niemiec. I co? Zawsze kiedyś wiem, telefonu kto jest, rozłączało mnie z internetem, jak odbierali telefon. Doszedłem potem, stary, wiesz kiedy? Doszedłem potem, chyba po 2 miesiącach, że jak telefon dzwoni, odbierają i nagle tracę zasięg. I później jak był mecz i dzwonił telefon, to nie! I ciągle i wojny takie były i później było, ucz się! I dalej jechałem. No tak. Tą historię będę opowiadał chyba nawet moim wnukom. Słuchaj tego. Idziemy do pokoju, Kubenowi zawsze się syry pociły, jak zresztą wszystkim moim kolegom z drużyny. I nagle mówię tak, przychodzę do pokoju, mówię, kurwa, ale wali, nie? I słuchaj tego. Jak Kuben mówi, przecież to ty śmierdziel. Ja mówię, co? I mówię tak, poczekaj, od dzisiaj spójrz na moje skarpetki, przez tydzień nie będę ich zmieniał. My z Kubenem zawsze lubiliśmy bardzo dużo chodzić po miastach, po turniejach. Robiliśmy po 20 km, wyobraź sobie. Oni szatlem jechali z turnieju, a my co? Z buta. No i znowu przez tydzień zapamiętał moje skarpety. No i pokazuję mu, byliśmy tydzień na tym turnieju, bo to było bodajże w Azji. I mówię tak, po tygodniu zdejmuję te skiepy i mówię tak, widzisz co było tydzień temu? No widzę, nie zmieniłem skiepów. Chcesz pomąchać buty? No i chyba pomachał te buty, nie jestem pewien do końca. Skiepy jak nowe. I mnie naprawdę było trzeba tak zmęczyć ogólnie mnie. Ja byłem jak Roger Federer, powiem ci. Roger Federer, on się nigdy nie pocił. Naprawdę, z czoła potu, żebyś u mnie pot na czole zobaczył, to musiałem ważyć 120 kg w latach świetnych i musiałem, nie wiem co bym zrobił. Jak byłem w formie, w sztosie, pot, to był na końcu. No tam jest 25 tysięcy ludzi, tam możecie wejść na mój kanał na YouTube, pewnie Piotrka już subujecie. Pasza biceps, możecie kliknąć, bo niedługo przychodzi ten złoty drążek za 100 tysięcy subów. Drążek? No może ty dostaniesz drążek. Najbardziej to lubiłem latać do Stanów na te turnieje, aczkolwiek w Azji też mi się podobało. Bo jedzenie dobre, nie? Tam steki mają przecież. Jedzenie, a w Los Angeles legalne sprzęty jakieś były, trafiały się i tak sobie siedziałeś na chillku i sobie
marzyłeś, a może by wygrał ten turniej i zgarnął te 100 tysięcy dolarów i pokazał tym wszystkim lamusom, że jednak my z Polski to walczaki jesteśmy. No właśnie. I było. A wiecie co? No to róbmy to. I jechanka z lamusami. To jest tak, że jakby ten czas tak jakoś leci, ale tak jednocześnie... Piotrek, tak, to ja ci powiem. Tak się rozłazi. 17 godzin dziennie przed komputerem. No coś w tym jest. No i dobra, i skończmy historię. No i tyle w sumie. Tak wyglądało ostatnie moje 6 lat życia. No. Trochę tak jest, no. Pamiętam PGL Major w Krakowie, jak grało wtedy... Wygraliście na North wtedy w 1/4, prawda? W ćwierćfinale. I wtedy po tym meczu wyrzucili właściwie Magiska z drużyny, nie? Tak. No właśnie. I było tak, że Magisk w ogóle nie siedział ze swoimi, w ogóle oni nawet nie wiem, czy oni nie chcieli z nim spędzać czasu, czy on w ogóle był jakiś załamany kompletnie. I wtedy wy się nim zaopiekowaliście, nie? Ty, no przyszedł, ja mówię, usiadł między nami, bo on podobny strasznie do tego, do byłego bramkarza Bayernu Monachium. Mówię, co jest Oliver Kahn? Do niego mówię, nie? A on do mnie mówi, że wyrzucili go. Jak to cię wyrzucili? Kto cię wyrzuci? Takiego gracza dobrego? No wyrzucili, bo nie odpowiadałem. Będzie wszystko dobrze, synek, mówię. Jeszcze będziesz grał na wysokim poziomie. Czy to żona wyciąga na rower? Ja już nawet spokojnie wychodzę, boję się tej miny zobaczyć. No to, rozumiem to całkowicie, powiem ci. Rozumiem to w 100%. Jedyne za to mogę poszczuć, nie gawiam w tej sytuacji. Piotrek. Chyba wyłowiłem moje bóle z przeszłości, wiesz? Czemu tak? Zaczął mnie brzuch boleć. A co dzisiaj jadłeś? Nie pytaj. Byłeś na bazarze dzisiaj jakimś, czy? Chińczyka z przyczepą zżarłem. No to ładnie. No to teraz tarapaty. Piotrek, ja tak teraz mniej będę mówił, bo naprawdę mam problemy żołądkowe. Naprawdę? To życzę ci zdrowia dużo w takim razie, żeby jak najszybciej minęło. Ja wiem, że najlepsze, jakie są problemy żołądkowe, to najlepiej się położyć i podciągnąć tak, podkurczyć nogi. To pomaga. Najlepiej to się zesrać. Nie uczuć na dzieci robić. Virtus Pro się cieszy. Niestety arystokracja cierpi, ale nie wiem, kto bardziej cierpi. Oni czy mój brzuch. Tym akcentem dziękuję za wspólnie spędzony czas. Dzięki serdeczne. Brzuch nie boli, żona wkurzona, nie ma nic. Ale chociaż Virtusi wygrali. Ale Virtusi wygrali. Jutro będę się widział z Kubenem, pogratuluję mu zwycięstwa. Więc życzę wszystkiego dobrego wszystkim na czacie. Piotrek, trzymaj się.